7 września 1989 roku na mocy rozporządzenia ministra MSW rozwiązano ZOMO, zmotoryzowane odwody milicji obywatelskiej, powszechnie znienawidzony symbol władzy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Oddziały ZOMO powołano do życia po poznańskim czerwcu, pierwszym w PRL strajku generalnym. Do ich zadań należała m.in. likwidacja zbiorowych naruszeń porządku publicznego. Formacja znana była z niezwykłej brutalności, z jaką rozprawiała się z manifestacjami opozycyjnymi. To właśnie specjalny pluton ZOMO strzelał do górników kopalni Wujek pod koniec 1981 roku, w wyniku czego śmierć poniosło 9 osób. Z powodu złej reputacji formacja dorobiła się wielu pogardliwych określeń, jak chociażby bijące serce partii. Po rozwiązaniu na miejsce ZOMO powołano oddziały prewencji milicji obywatelskiej, które w ramach postępujących przemian po niecałym roku przekształcono w oddziały prewencji policji.